Cześć, 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 Paweł Skor, sportowe love, love. Jak pewnie większość z Was wie, wczoraj mecz Święta Wojna w Kielcach, PGE Vive Kielce kontra Orlen Wisła Płock, piłka ręczna, ale te mecze się fantastycznie ogląda. Fantastyczna oprawa, fantastyczna atmosfera i przede wszystkim ogromne emocje, dwa najsilniejsze kluby piłki ręcznej w Polsce. Podczas pierwszej części sezonu mecze rozgrywano w Płocku i tam właśnie ekipa z Płocka okazała się lepsza, jednym trafieniem zwyciężając. I tutaj już rewanż w Kielcach. Kielce nie pozostawiły złudzeń, 29 do 20 wygrały z Wisłą Płock, 15-7 już było w trakcie przerwy. Fantastyczne widowisko, które mogliśmy oglądać, ale należy zwrócić uwagę jednak chyba na to, że PGE Vive Kielce zdecydowanie lepiej prezentowały się od swojego rywala. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że ich akcje były dynamiczne. Orlen Wisła Płock wydawało się, że stoi w miejscu i gdzieś stara się rozgrywać tą piłkę, ale brakowało takiej świeżości. Być może trener z Płocka, no przed Ligą Mistrzów zaplikował zawodnikom większe jednostki treningowe na siłowni. Być może to było przyczyną tej nieco słabszej dyspozycji, no ponieważ PGE Vive Kielce deklasowało rywala praktycznie w każdym elemencie rzemiosła piłki ręcznej. Tak jak mówię, fantastyczne widowisko, które się też rewelacyjnie oglądało. Andreas Wolf, bardzo dobry mecz rozegrany w bramce. No tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że straty piłki drużyny z Płocka sprawiały, że PGE Vive Kielce wielokrotnie wyprowadzało skuteczne kontry. Zobaczymy, jak będą się przedstawiały rezultaty tych zespołów w dalszej części sezonu, ale należy się spodziewać, że właśnie te dwa zespoły, podobnie jak gdzieś tam w latach poprzednich, stanowią o sile tej ligi, polskiej ligi i chyba to się nie będzie zmieniało w najbliższym czasie. No słuchajcie, tyle ode mnie na teraz. Ja chciałem Wam właśnie tak w skrócie opowiedzieć o tym bardzo emocjonującym meczu. Życzę Wam wszystkim przyjemnej środy, przyjemnego dnia. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, na razie.